Prawdziwa katastrofa. Całe miasteczka opustoszałe, ludzie bez pracy z powodu ryb. To nie jest film science fiction. To prawda, autentyczna historia. Przełowienie zasobów dorsza u wybrzeży Nowej Fundlandii w latach 90. kosztowało utratę pracy 40 tysięcy osób i załamanie się lokalnej gospodarki. A może to być dopiero początek? Dla ponad 40 milionów kobiet i mężczyzn praca w rybołówstwie stanowi podstawowe źródło dochodu i utrzymania rodziny. Jednak dziś już ponad 1/3 światowych stad ryb jest przełowiona. A jeśli zabraknie ryb? Co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi? Szanujmy to, co mamy.